Siemano, cześć, witam Was na moim kanale. W kolejnym odcinku o robieniu stron internetowych, używając do tego CMS-a Joomla. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak menu. Opowiem Wam, jak tworzyć menu, jak używać, ile tych menu możemy mieć i w ogóle generalnie całe samo zagadnienie właśnie dotyczące menu. Jak widzicie, na naszej stronie internetowej, którą wspólnie tworzymy, mamy na razie tylko jedno menu z dwoma pozycjami. A będziemy chcieli mieć troszkę tego więcej, żeby Wam pokazać właśnie, jak tworzyć, jak zarządzać i jak można umieszczać w różnych nam potrzebnych miejscach właśnie menu. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, tradycyjnie żebro lajki. Jeśli Ci się podoba to, co robię, podoba Ci się ten filmik, zostaw lajka. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał, zasubskrybuj go, dodaj dzwoneczek, będziesz informowany o nowych filmach na kanale. Możesz mi także kupić kawę poprzez serwis Buy Me Coffee. Jeśli chcesz zarejestrować domenę i wykupić hosting, to korzystając z haseł i z kodów dostępu, które są w opisie do tego filmu, dostaniesz zniżkę nawet 60%. Także wesprzyj swojego youtubera, a my tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, na naszej stronie mamy jedno menu tutaj, które jest home, czyli to nasza tak jakby główna strona, i blog. Sekcję mamy blog. Na blogu mamy, dodałem tutaj w międzyczasie, trzy artykuły. Nam się wyświetla właśnie tutaj ta zawartość pozycji blog. No jak home, to nam się wyświetla strona startowa. I tą stroną, zagospodarowanie tej strony startowej, zajmiemy się w następnym odcinku. Ale dzisiaj zaznajomię Was z menu. Tak, jeśli chodzi o menu, to możemy je zarządzać. Mamy tutaj zakładkę menu. I teraz tak, jeśli nią wejdziemy, mamy tak, zarządzanie menu, wszystkie pozycje menu i ile mamy menu. Na razie mamy jedną pozycję menu i mamy właśnie dwie zakładki, home i blog. I myślę, że w tym menu przydałoby się jeszcze oprócz blogu, na przykład zakładka częściej zadawane pytania i na przykład formularz kontaktowy. Tutaj mamy plusik, dajemy utwórz nowe menu. Tutaj będzie tytuł pozycji właśnie w menu. Tutaj będzie nazwa odnośnika. Tutaj możemy sobie to zaznaczyć. Niech zostanie tak jak jest. Tu nic nie robimy. I teraz tak. Tutaj mamy tytuł, typ pozycji w menu. Bo każde te menu, każda pozycja w menu może robić nam różne, wyświetlać różną zawartość. I tutaj właśnie w tym miejscu wybieramy, co nam się ma wyświetlić. Czyli na przykład sobie wybierzemy tak. My będziemy mieli najczęściej zadawane pytania, czyli to najprawdopodobniej będą artykuły i będzie jedna kategoria, nie doniesienia, tylko artykuły. Artykuły archiwalne nie, wyróżnione też nie. Jedna kategoria artykułów, lista. Tak, no może być jedna kategoria artykułów, lista, więc sobie tutaj wybieramy jedną kategorię, tak. I teraz musimy sobie wybrać kategorię. Zobaczymy, czy mamy. Nie, mamy tylko uncategorist, czyli nieskategoryzowane i blog. Więc my musimy sobie dodać kategorię, z którą będziemy wyświetlać w tym właśnie menu. Więc sobie robimy nową kategorię, nazywamy ją FAQ z angielskiego. Tutaj nic nie robimy. Zapisz i zamknij. I mamy wybraną właśnie kategorię FAQ. Możemy tutaj sobie to jeszcze opisać tagami. Możemy otworzyć w głównym oknie przeglądarki, w nowym oknie, bez paska nawigacyjnego, czyli jakiś taki pop-up. Tutaj będziemy mieli opcje, które się będą zmieniać w zależności od tego, co będziemy chcieli wyświetlić w menu. Czyli jeśli chodzi o jedną kategorię, możemy sobie tutaj ustawić, czy ma być wyświetlany tytuł kategorii, opis kategorii, ilustrację kategorii. I możemy to korzystać z globalnych ustawień, które ustawiamy sobie w opcjach Joomla, albo możemy sobie indywidualnie dla każdej kategorii ustawiać indywidualnie, że po prostu jedna kategoria wyświetli się tak, a druga całkiem inaczej. Mamy listę pozycji, jest naprawdę dość dużo, możemy sobie, no i pozycja się zapisała, zobaczymy, czy się coś zmieniło w naszym, tak, i mamy FAQ, teraz jeśli w to klikniemy, no nic się na nie wyświetliło, bo w tej kategorii nie mamy żadnych artykułów. Ale mniej więcej tak to właśnie działa. Dobra, mamy tutaj zrobione już właśnie ten, ale teraz przydałoby się jeszcze menu w footerze, czyli w stopce z naszej strony, gdzie byłoby na przykład kontakt do mnie, polityka prywatności, polityka cookie. Czyli jak to robimy? Robimy bardzo podobnie do tego, co żeśmy przed chwilą robili, czyli znowu wchodzimy w menu
i dajemy, tutaj mamy, tak widzicie, zobaczcie, mamy witrynę, na witrynie mamy jedno menu, tylko main menu, czyli główne menu. To sobie zarządzanie w menu i teraz tak, utwórz menu i to będzie teraz nazwane, nazwiemy to menu stopka. Możemy sobie opis zrobić, żeby tam, jak tych menu będzie dużo, żeby się nie pogubić, unikalną nazwę. Dobra, zastosuj. Aha, no to sobie tutaj znowu dam stopka. Stopka. Zastosuj. Teraz zapisz i zamknij. I widzicie, mamy już dwa menu tak jakby stworzone. Dobra, oczywiście na naszej stronie nic się nie wyświetli, bo te menu jest puste, one nie ma żadnej pozycji. Wejdziemy sobie, nie ma żadnej pozycji. Dobra, więc stwórzmy sobie kilka pozycji, które na pewno tam będą. Będzie tak. Kontakt. Kontakt. Wybierz pojedynczy artykuł. Artykuły. Pojedynczy artykuł. Wybierz artykuł. My oczywiście nie mamy artykułu, mamy tylko trzy artykuły, w których są te spisy filmików. Więc sobie robimy tworzenie artykułu. Damy sobie tutaj artykuł, który się nazywa kontakt. Tutaj wpiszemy sobie jakąś tam treść. Nie będziemy wpisywać żadnej treści. Dobra, generuj. Zapisz i zamknij. I teraz tak, tutaj sobie nazwiemy tą pozycję w tym menu kontakt. Kontakt. Zapisz, zamknij. Już mamy pierwszą pozycję, ale przy okazji zrobimy sobie tych pozycji od razu więcej. Czyli robimy następną. Polityka prywatności. To polityka prywatności. Wybierz, też będzie pojedynczy artykuł. Artykuły. Pojedynczy artykuł. Utwórz ten artykuł. Niech on się nazywa polityka prywatności. Napiszemy polityka prywatności. Zapisz, zamknij. I trzecia opcja, trzecia pozycja menu. To będzie polityka cookies, ciasteczek. Też to będzie artykuł, pojedynczy artykuł. Wybierz artykuł. Tworzymy polityka cookies. Zapisujemy. Widzicie, mamy teraz jedno menu stopka z trzema pozycjami, main menu z trzema pozycjami i zobaczymy, jak to wygląda na naszej stronie. No i lipa, bo menu jest stworzone, ale się nie wyświetla. Zobaczymy, czy jest opublikowane. Wchodzimy tutaj, zarządzanie menu. Jest opublikowane. Są trzy pozycje. Teraz zobaczymy, czy pozycje są opublikowane. Tak, wszystkie trzy pozycje są opublikowane, więc menu się powinno wyświetlać, a się nie wyświetla. Dlaczego? Bo te menu nie jest przypisane do żadnego modułu, który mógłby wyświetlić nam te menu. Czyli teraz wchodzimy sobie do artykuły, moduły witryny, dajemy moduł witryny i teraz szukamy tutaj, o, jest menu, dobra, wybieramy sobie to, dodaj i teraz tak, nazywamy ten moduł sobie menu stopka, ok. Teraz tak, wybierz menu, widzicie, mamy main menu, i mamy stopkę. My chcemy stopkę. OK, wybieramy stopkę. Pozycja na żadnej. I tutaj musimy wybrać pozycję w szablonie, w którym będzie się nam wyświetlała ta nasza stopka. Zobaczymy, jakie tu mamy pozycje. Mamy szablon Casio Pay, więc patrzymy, co tutaj mamy. Czy mamy coś, co się nazywa stopka, footer albo coś takiego? Myślę, że powinno być. Jest stopka, footer. Dobra, czyli będzie nasza menu się sobie wyświetlało w stopce, tam gdzieśmy chcieli. Tutaj możemy sobie datę, kiedy się ma zacząć, kiedy zakończyć, dostęp, czy ma być publiczny, czy na przykład możemy mieć taką sytuację, że nasze menu będzie się wyświetlało tylko na przykład zarejestrowanym
użytkownikom albo użytkownikom, którzy na przykład opłacą subskrypcję. Możemy co to i to zrobić w różne tam opcje. No i dobra, i tutaj też mamy jeszcze parę rzeczy. Możemy sobie przypisać do pozycji menu. To jest tak, najczęściej się robi na wszystkich stronach, czyli dajemy zastosuj. OK. Teraz zobaczymy, czy nasze menu się wyświetli. Odświeżamy stronę, Ctrl F5. OK, patrz, wyświetliła się nam stopka właśnie z naszym menu, tak? Mamy kontakt, polityka prywatności, polityka cookies, dobra. I teraz tak, jeśli widzicie, jeśli teraz na przykład damy sobie home, blog, to na wszystkich tych stronach nasze menu stopka się wyświetla. Na FAQ też nam się wyświetla. Ale na przykład są sytuacje, że chcemy, żeby te menu wyświetlało się tylko na jakiejś stronie, albo na jakichś stronach się nie wyświetlało. Akurat w przypadku stopki to nie ma znaczenia, bo stopka się powinna wyświetlać na wszystkich stronach, ale czasem jest na przykład menu dotyczące jakichś tam... Na przykład o, tutaj w naszym przypadku, jeśli wejdziemy w blog, to na przykład chcemy, żeby to był po lewej stronie menu, które będzie wyświetlało spis wszystkich filmów, tak? No to byśmy musieli sobie stworzyć takie właśnie menu i chcielibyśmy, żeby ono się wyświetlało tylko w zakładce blog, więc tutaj przechodzimy, przypisz do pozycji menu, wybieramy przypisane moduły i teraz sobie wybiorę na żadnej stronie, czyli na przykład w ogóle nam się menu nie będzie wyświetlało, to też jest czasem przydatne, tylko na zaznaczonych stronach, więc tu mamy pokazane strony i teraz na przykład zobaczymy, nasza stopka będzie się tylko wyświetlała na stronach home i blog. Zobaczymy, czy to zadziała. Dajemy home, mamy stopkę. Dajemy blog, mamy stopkę. Dajemy FAQ, nie ma stopki. Wchodzimy w blog, jest stopka, klikamy w jakąś tutaj pozycję i tej stopki nie ma, więc w ten sposób właśnie to sobie załatwiamy. Możemy sobie też zrobić, że na wszystkich poza zaznaczonymi, czyli na przykład nie chcemy, żeby nam się wyświetlała na blogu, więc zaznaczamy sobie blog i teraz jeśli na przykład będziemy dodawać jakieś tam nowe pozycje menu i tak dalej, to nie musimy już o tym pamiętać, bo nam się będzie wyświetlać tylko na wszystkich poza blogiem, tak? Tak to nam powinno to zostać zrobione. Tak, i mamy politykę, tutaj mamy, nam się wyświetla, na FAQ powinno się wyświetlać, tutaj się powinno wszystko wyświetlać, a na blogu się nie powinno wyświetlić. No i się nie wyświetliła, czyli nam mamy to zrobione i to działa. W ten sposób właśnie sobie wszystko to załatwiamy. My chcemy, żeby to było wyświetlane na wszystkich stronach, więc sobie dajemy na wszystkich stronach. Możemy też takie menu, które stworzymy tutaj, możemy też dodać do artykułu. Zrobimy sobie jakiś artykuł, zarządzanie artykułami. I na przykład tu mamy, zrobimy tu w cookies. I tutaj mamy, weźmiemy sobie jakiś artykuł, zarządzanie artykułami, mamy artykuł cookies. Dobra, ok. I tu mamy tak, treść CMS i możemy sobie dodać menu. Bierzemy sobie jakieś menu i teraz wybieramy sobie, które menu chcemy, żeby nam się dodało w artykule. Chcemy, żeby to była stopka, ok. Widzicie, możecie sobie dodać pojedyncze elementy z jakiegoś tam menu. I teraz jeśli wejdziemy w cookies, widzicie, mamy te pozycje menu, które żeśmy widzieli. Zmieniły się na kontakt, tutaj mamy polityka prywatności, teraz jesteśmy tu. I tu mamy właśnie te wszystkie menu. Możemy sobie na przykład, o, wreszcie to samo, ale o, politykę prywatności. Także w ten sposób możecie też dodawać sobie właśnie do swoich artykułów pozycje z menu. Także właśnie w ten sposób pracujemy z pozycjami menu i samym menu w Joomla. Jest to bardzo, bardzo proste, bardzo intuicyjne moim zdaniem. Po prostu robicie sobie, najpierw sobie w wielkim skrócie robimy sobie tak, że najpierw sobie tworzymy, musimy stworzyć najpierw menu, później do tego menu dodać pozycję. Mamy tutaj menu, wybieramy sobie menu. Później w tym menu musimy stworzyć sobie pozycje, które będą odsyłaczami, które będą coś robić po kliknięciu i coś się zadzieje na stronie. Albo coś się wyświetli, albo przejdziemy do jakiejś... No generalnie się coś wyświetli, czyli to może być artykuł, spis artykułów, lista artykułów, jakieś tam... No cokolwiek, tak? Jak zainstalujemy sobie jakiś na przykład
komponent sklepu, no to będziemy mogli sobie wybrać, żeby nam się wyświetliła na przykład lista towarów z jakiejś kategorii, nasz koszyk, no cokolwiek, cokolwiek. I jak już mamy stworzone sobie takie menu, to musimy stworzyć sobie moduł, przypisać do niego menu, które ten moduł ma właśnie wyświetlać i umieścić na stronie. Tak, tutaj widzicie, mamy stworzony moduł stopka, menu stopka. No i musimy go umieścić na jakiejś widocznej pozycji w naszym szablonie i przypisać do pozycji menu. Czyli na wszystkich pozycjach, czy na wybranej pozycji mam się nam wyświetlać. W ten sposób właśnie zarządzamy, tworzymy pozycję menu na naszej stronie. Jest to proste, jest to, tak jak mówię, przejrzyste, jest to bardzo, bardzo fajne. A już w następnym zaczniemy tutaj tworzyć, żeby ten nasz wygląd tej strony zaczął coś fajnego przypominać, żeby to było przyjemne dla oka. I jakieś funkcjonalności jeszcze tam będziemy dodawać w następnych filmikach. Dzięki za oglądnięcie. Jeśli Wam się podobało, to tak jak mówię, like. Jeśli chcecie więcej treści, zasubskrybuj kanał. Chcesz się odwdzięczyć za pracę, którą wkładam w ten kanał, kup mi kawę poprzez ten link, który jest w opisie, przez serwis Buy Me Coffee. Jeśli chcesz tanio wykupić usługi hostingowe i domenę, skorzystaj z linku, który jest pod tym filmem. Dostaniesz aż 60% zniżki. Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, śmiało pisz w komentarzach do tego filmiku i do innych. Na pewno na nie odpowiem. Do następnego razu. Hej, hej.